Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Surviving Mars. Moi drodzy, minęło bardzo dużo czasu. Planeta nadaje się do zamieszkania. Odkąd założyciele przybyli na Marsa, marzyli o dniu, w którym będziemy mogli stąpać swobodnie po czerwonym piasku. Dziś to marzenie w końcu stało się rzeczywistością. Wyjście z kopu Marsjanie... Oddychajcie marsjańskim powietrzem, bądźcie dumni z tego osiągnięcia. Możemy teraz otworzyć kopuły i opierać się na dostarczeniu niezbędnego do przetrwania tlenu i ciepła przez marsjańską atmosferę. Skutek otwarte kopuły nie wymagają już zaopatrzenia w tlen ich budowy i koszt ich budowy jest mniejszy. Musimy jednak zachować ostrożność i ich ponownego zamknięcia na wypadek, gdyby warunki się pogorszyły. Otwórz kopuły, tak jest! Tak wygląda, słuchajcie, powiem Wam sytuację. Ty, w ogóle gigabajty nie mam na komputerze, niestety. Ho, kolipka, będzie trzeba coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym i dzisiaj nie nagram z długiej bardzo serii. Dzisiaj jest długiego bardzo odcinka jest, że się zmieści. Co, że taki wstęp z tego, ale słuchajcie, zostawcie lajka. Zostaw lajka, zostaw komentarz, zostaw suba, wpadnij na linki w opisie, bo było post normalnie z tego. A kurczę, ale mówię wam, już opowiadałem tę historię z poprzednim odcinku, z tym jak się jara mega kolonizacja Marsa, to jest giga, giga giga cox, zostaw lajka. Gramy, sobie, słuchajcie, kontynuujemy. Pomyślałem, że zamiast zrobić po prostu osobno, bo chciałem za, za, zrobić roślinność dużą, zamiast po prostu słuchajcie, robić co takie wielkie plamy raz na jakiś czas. To po prostu walnę wszystkie naraz obok siebie i jest. Tak zrobiłem, w sumie pierdzielnęłem wszystkie słuchajcie obok siebie i tyle. I walone. Yy, atmosfera nadająca się do, do, do oddychania, mamy jakieś nowe technologie. Yy. De facto sztuczne słońce, ty! Starsza nocą światło do pobliskich paneli słonecznych i ogrzewa okolice. Ło kurde! Co to jest? Przy rozruchu zużywa wielką ilość wody. Dziwne... Bym powiedział, Te, na przykład system ochrony przeciwmeteorytowej to już nie musimy się martwić, bo przez atmosferę, kiedy meteoryty słuchajcie spadają, no to spadają nam prosto na, na nie, nie, nie spadają nam prosto na czachy, tylko właśnie spadają nam słuchajcie prosto, prosto w, w atmosferę, gdzie się wypalają. I ja pierwszy upervizowie, mamy to, ale jajco. Trzeba by było jakiegoś fajnego skrinka Nie wiem, czy mi się później będzie chciało to robić wszystko. Ale. Mm, no, jest koksior. Umówmy się, że jest koksior. Jest zielono. 100% teraz. A tak. Ukończyliśmy atmosferę. Tyle rzeczy się dzieje. Poczekajcie. Chciałem zobaczyć to. o kurczę. Tak wygląda, słuchajcie, steraformowany Mars. Mamy tu wielką wodę. Mamy tu wielką wodę. Mamy tu jakieś jeziorka. Tak to, słuchajcie, wygląda. Ja się mega jaram takimi rzeczami. Ja pamiętam, słuchajcie, jak jest taka gra, gdzie możesz sobie faktycznie robić cokolwiek chcesz. Yy, yy, tylko i wyłącznie ze swoimi, słuchajcie, yy, z, z różnymi swoimi rzeczami. Yy, z planetami, różnymi swoimi. Yy, I co, <ścoughs> że ja tak dzisiaj dziwnie gadam, ale yy, przypomnę, że tylko. Yy... No powiedzmy, że bardzo zmęczony jest te nie wyspany. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Że bierzesz różne planety i możesz tam robić te wszystkie rzeczy. No, między innymi terraformować możesz Marsa, Księżyc i takie różne fajne rzeczy. To jest, taki, to jest taka gra o kosmosie, gdzie możesz dodawać, usuwać planety całe. Bardzo interesująca symulacja właściwie, na której możesz, możesz testować naprawdę wiele rzeczy. Ja ogólnie polecam to, ja to kiedyś oglądałem u Naprawdę miał fajną serię z tego Super się to oglądało <laughs> Patrzcie ile my mamy nasion no, Wystarczająco żeby nie, nie musieć tutaj robić nasion Tylko móc uprawiać sobie kurcze ziemniaczki Z pszenicą Albo ja, z czym? Z czymś co polepszy glebę w sumie Pszenica nie polepsza za bardzo gleby To Z ziemniaki, później Później to i później czyni to. No, i powinno być gate. Możemy wybrać nową technologię. Projekt planetarny. Odblokowuje możliwość zasiania roślin, poprawia stanność rośliny i wywołuje się z większej ilości. projekt specjalny są dostępne za pośrednikiem widoku planetarnego. No. Y 60 tysięcy. Podziękuję, niestety. Podziękuję. Umożliwia budowę rakiet na Marsie To jest coś fajnego Marsjanie Nadrazy zdrowie Psychicznego Na wskutek klęsk żywiołowych To są takie rzeczy Raczej To są takie rzeczy Raczej już nam niepotrzebne Umówmy się w sensie Nowe uprawy Możemy sobie wziąć Ale po co? Czemu by nie? Ale no nie ma to za, za jakiegoś turbo większego poparcia ani sensu. Yy, bo właściwie my już grę praktycznie skończyliśmy, to znaczy. Yy, no udało nam się stereformować Marsa, stworzyć fantastyczną kolonię. Jest jeszcze kilka rzeczy do dopięcia. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no to jesteśmy już naprawdę blisko końca. Udało udało mi się to zrobić. Yy, możemy jeszcze... A nie, tutaj nie możemy przeczytać. To możemy? Motoryty, nie no to widzę Nie ma nic już ciekawego, a z ciekawych jeszcze rzeczy to jest to że yy, Deszcze które padają to są deszcze słuchajcie To są deszcze słuchajcie które mm. Nie są Szkodliwe Starosi na niej w ogóle nie są szkodliwe in general To są takie osy deszcze Widzę że jeszcze wodę trzeba by było zrobić mm. Okej, okay. z, z braku laku i można wodę zrobić, anuluj ekspedycję, bo to jakieś dziwne ekspedycje strażnikowe, nie wiem o co chodzi, e, a to co to jest, topienie czap polarnych, a ty to, u kurde ile to daje tego, ile to wody daje, zbombardowane polarne czapy lądowe ładunkami nuklearnymi spowoduje to wzrost zawartości wody i atmosfery, prawie wszystkie trwające fale zimna, ale może spowodować długotrwałą burzę pyłową No, No kurde brzmi fajnie Chciałbym ja to od 400 potrzebujemy tego I ale stracimy no stracimy jakby rakietę Ale wydaje mi się, jak to brak dostępnych rakiet? A to to niby co jest? Za mało kolonistów Ale Halo? Ale ja nie chcę już, anulowałem Yy, chciałbym za to pasażerów u mnie. Ło kurde, ile możemy tu ludzi ściągnąć? Nie mam tyle pieniędzy. Teraz, teraz by było, teraz słuchajcie, dobrze by było mm, wziąć rakiety, najzwyczajniej w świecie, do nas i poprzysyłać sobie ludzi, bo mamy 167 osób tylko i wyłącznie. 71 jest aż w podeszłym wieku, yy, no i mamy 175 miejsc pracy. Jest to spora ilość miejsc pracy. Yy, no i tyle, właściwie ty. Bo to właściwie to ja mogę usunąć, nie? W sensie, no to mi zawsze wypala przynajmniej kam kamy kamynie. Więc to jest okej okay w sumie. W sumie to zostały, bo ja nienawidzę tej wysypi śmieci. Chociaż w sumie z drugiej strony są niepotrzebne i można to na beton przerobić. Dobra. Yy, trzeba to... Po, po, trzeba normalnie usiąść tutaj i zacząć grać, tak ja robiłem to w poprzednich odcinkach. Teraz byłem nienauczony, bo sobie usiadłem na... Na kilka godzin i, i grałem sobie solo, więc zapomniałem jak się nagrywa w odcinki jak, jak się w odcinki nagrywa Więc muszę z powrotem się do tego przyzwyczaić. Dobra, yy... Garwiu Michajów Co wam się kurwa nie podoba ty? O nim strasznie mało płacą, nie? Ocena wakacji, jeden. Bo wy nic nie robicie, bo w sumie siedzicie tylko, siedzicie, siedzicie tylko i wyłącznie w środku, i, i w sumie nie, nie załatwiłem wam żadnych safari, że sobie gdzieś możecie jeździć. W sumie racja, ale z drugiej strony, po co wam safari? Jak wy przecież możecie normalnie bez masek sobie tutaj podupcać, ty chłopie, na ziemi normalnie globalna pandemia, a ty sobie na Marsie. siedzisz z dupą i sobie ciujesz, kurwa, nie wiesz co to jest pandemia, nie o co chodzi. Zasko. Yy, ciekawe jeszcze, o właśnie, to mnie ciekawi, jak jakby yy, inna część planety, czy będzie się zmieniać, czy tam też w pewnym momencie po prostu będzie giga dużo lasów, jak myślicie, to mnie zawsze zastanawiało, znaczy zawsze, od kilku godzin, <laughs> to jest zawsze, od kilku godzin mnie zastanawia, czy tak będzie, bo zauważyłem, że tu po... nagle, po... o tu, tu powstała taka plama i się, i się, o, To obniża jakoś gleby i zabija roślinność. Okej. Okay. To już znam odpowiedź. Myślałem, że to jest właśnie... Yy, no, że tutaj to jest. Yy, yy, taki lasek który będzie rosnął. I o tego, że tam nie sadziłem żadnych lasów. Ale widocznie bardzo się pomyliłem. Yy. Czy mi się opłaca w ogóle? Czy mi się opłaca przestawiać to na drzewa? wzrost jakości gleby mi daje i wymaga nasion, ale też tworzy dużo nasion. Więc wydaje mi się, że tu każdą rzecz, która tutaj jest, właściwie to muszę ręcznie, zamieniać na niestety drzewa. Co strasznie dużo ogólnie czasu zajmuje, jak ja to wszystko ręcznie wymieniam na, na tego, na nasiona. Ogólnie że tyle mamy tych rzeczy. No Poli udaje nam się zasi zasielać yy... rzeczy O czy, czy muszę? W sumie to nie muszę tego robić I tak mam przecież gigę dużo tych nasion walić to Natomiast nawet samo budowanie słuchajcie mnie tego w kurze. no patrzcie to muszę to wszystko musiałem ręcznie, ręcznie słuchajcie, yy, budować yy, Dobra, przyleciała, przylecieli pasażerowie, proszę mnie tutaj nie blokować wjazdu 22 pasażerów y, to nie jest dużo, ale to nie jest też mało. Hmm. 22 pasażerów to jest y, razy 10 i mniej więcej tyle potrzebujemy, żeby <laughs> coś tu ogarnąć. Y, no nie mamy, niestety mamy, mamy tutaj niedostatek, tak zwany. Niestety jest tak zwany niedostatek, jeśli chodzi o miejsca. Miejsca pracy W sensie pracy jest dużo, miejsca ludzi Ludzi jest niedostatek o. Eee. W sumie to mogę wszystkie ulepszenia walnąć Dostaliśmy tutaj jakiś fundusz eee. Ma jakiś turystów przyjechali Koloniści Końc z burzami meteorycznymi Oki doki. Dobra. Yy, tutaj mamy co to jest jakieś złoże metalu. W sumie niedużo tego metalu zostało, przydałoby się to wszystko słuchajcie, porobić. Tylko naprawdę problem jest taki, że nie mamy ludzi. To jest, to jest nasz problem. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie mamy ludzi. Yy, no. I przydałoby się też zbombardować w tym dzisiejszym odcinku, żebyśmy może dzisiaj wodę na 100% zrobili. O, zróbmy sobie taki cel, że dzisiaj jeszcze wodę terraformingu zrobimy na 100%. To jest nasz dzisiejszy, dzisiejszy cel zrobienia naszej wspaniałej kolonii. Woda 100%. To jest moja misja. A, to, to w sumie mogę tego. Zapomniałem o tym, że tutaj też robiłem. Jak widzicie, no, zadbałem o to, żeby na pewno proces kurde, proces terraformingu przebiegał w miarę szybko z nadupcyłem chłopie tyle, ile tylko mo możliwe było wybudować. W sensie tam, gdzie tylko tam gdzie tylko mogłem wybudować, to jakby budowałem te, te przetwórnie, we, we, przetwórnie... węgla... przetwórnie węglanowe. Tak samo jak widzicie, gdzie tylko słuchajcie, mogę wybudować szkółkę leśną, to to robię. Nie? żeby jak najszybciej tutaj zalesić wszystkie rzeczy w innym wypadku no, w takim tempie to niestety będzie to trwało 200 soli a 200 soli to jest strasznie dużo czasu bo to jest tyle co aktualnie mam w grze, czyli jakieś 10 godzin. Więc obawiam się, że jest to. Kapkę za dużo, więc trzeba tutaj pomyśleć o, o jednak dobudowaniu dodatkowych szkółek leśnych. Myślę, że tak jest dwukrotnie. Yy, dobra, lądujemy. Nie wiem z czym teraz lądujemy, pewnie najzwyczajniej po prostu lądujemy z tymi. Yy, bo ja tu w sumie mam... W tej rakiecie mam w sumie... Yy, towary eksportowe, czyli te drogie metale. <laughs> Ale zajebiste. Totalny koks. To, to tego, że eksportowe to, tego mam, a ja tu chciałem wysadzić, to jak postanowię poświęcić, poświęcić słuchajcie, rakietę, to oni mam nadzieję, że chociaż mi... Mam wrażenie właśnie, że nie, a nie, dobra, jest, rozładowywanie, no. Chodzi o to, że mam nadzieję, że oni chociaż postanowią mi tutaj, kurczę, wyładować cenne, rzadkie metale. A nie razem z tymi metalami posłać w powietrze tą rakietę. Yy... Co robimy? ładujemy rakietę i szybko wysyłamy z powrotem. Yy... Gdzie, się tylko, gdzie się tylko da. Powrotem na planetę. Jak kurwa najszybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Ładuj, ładuj, ładuj Dobra, zajbij się gotowa do startu go. Jak najszybciej tylko możemy, bo chcemy jak najwięcej ludzi tu sprowadzić. I między innymi jak najwięcej y, szlachetnych materiałów y, wyprowadzić z planety, i dzięki temu, oczywiście, no, kupimy jeszcze więcej, y, jeszcze więcej rakiet, i dzięki temu jeszcze więcej ludzi. Dzięki temu jeszcze więcej rakiet, dzięki temu jeszcze więcej sprzedamy. No i tak sobie zrobię, chyba, biznesik taki mały, że będę po 15 zrobił kursze lotnisk i, i tego. No plus jeszcze, jeszcze, chcemy oczywiście dzisiaj uzupełnić tą wodę, byłoby super jakbym to zrobił Dobra, żeby, żeby Żeby przyspieszyć budowanie naszej ściółki leśnej, czy co to tam ja buduję No to muszę niestety zrobić teraz taką żmudną pracę, czyli nie mam nawet skrótu na to, a to jest jedyna, to jest niestety jedyna rzecz, którą na razie umiem. W sensie, w, bada w badaniach powinienem mieć jakąś inną też, chyba rzecz, nie? No, jakby. Pewnie, jakbym to zrobił, ten projekt planetarny, to dzięki temu mógłbym lepiej rozlesiać różne rzeczy. Natomiast, znaczy, to mi się opłaca. Teraz 60 tysięcy to kosztuje punktów. To jest potwornie dużo. A z drugiej strony. W sumie co mam do stracenia. Hmm. Nie mam żadnego, nic, nic nie wyszukuję. Wszystkie te rzeczy to są super, super, super nudne. Późnienie nadejście w nadejście wieku emerytalnego i śmierć. Nudy, nudy, nudy giga. Winda kosmiczna eksportuje rzadkie metale na Ziemi i oferuje zaopatrzenie. O Oraz fabrykanty z promocyjnych cenach. O kurwa! Indyka kosmiczna zostanie zbudowana około 50 lat po tym, jak wszyscy przestaną się śmiać. Sportuje rzadkie metale na ziemię. 30 tysięcy, ale wyobraźcie sobie ile pieniędzy ja bym na tym zarobił. Nie no, muszę to zrobić, bo wyobraźcie sobie ile ja siano z tego zarobię. Czy to jakieś potwornie... Potwornie, jak wyobrażacie sobie, jeżeli za 30 mam 750 tysięcy, to za 300 mam 7,5 miliarda. Natomiast zaraz uzbieramy 3000 i będę miał za to 75 miliardów, jeżeli dobrze liczę. Jest to sporo pieniędzy. Pieniędzy. Wystarczająco dużo, żebym kupił sobie tyle rakiet. Żebym nie miał co z nimi robić, podoba mi się ta idea, bo dzięki temu będę mógł wysadzać w kosmos yy... znaczy wysadzać nuklearnymi, kurczę, ładunkami yy, Marsa. <laughs> A to śmieszne w ogóle, że przychodzimy sobie na Marsa i mówimy tak. No normalnie będzie tutaj wpuszczane będą gazy cieplarniane, będziemy spalać gigę dużo paliwa, mieć wyjebane. No normalnie będzie wysadzać ładunkami wybuchowymi kurwa walić tam w Arktykę Żeby, żeby, te, żeby, wiecie, żeby, żeby od zaczęło odparowywać tutaj Woda, gdzie mi godność się zmienia, co jest grane, nie? Powalone Przychodzimy se na nową planetę i jest Najlepsze jest to, że faktycznie tak będzie. Wiecie, my się śmiejemy, śmiejemy, a faktycznie tak będzie. I z drugiej strony najśmieszniejsze jest to, że tak będzie, ale co jest jeszcze, jeszcze, jeszcze na skraju tej śmieszności, jest to, że po raz pierwszy w historii nikt się z tego powodu nie oburzy, nie? Będzie tak, pierdolnęliśmy ładunkiem jądrowym plus, no... Yy... Walimy 300 tysięcy litrów gazów kurczę cieplarnianych codziennie bo musimy ocieplić planetę i każdy będzie tak zajebiście u, ale dobrze, że Pani Elon Musk. Śmieszne czasy nadchodzą. Mam wrażenie, że powoli gra, <tak>, tak zdecydowanie gra mi się laguje powoli, patrzcie jak klikam to to jest, ona nie ogarnia co tu się dzieje. Trochę się nie dziwię, bo jakby zrobiłem nagad zapierdoliłem ze 700 szkółek leśnych Tu mnie to się nie dziwię, że ona nie wie o co chodzi Przechowywanie lodowych asteroid mamy, możemy znowu prze, prze, przechwycić, przechwycić lodowe asteroidy Co mam mało? O kurwa Czemu? Ja potrzebuję, ja potrzebuję do budowy tego Kurna nie dobrze, ty Produkcja artykułów elektronicznych. Y, musimy ją zdecydowanie zwiększyć w takim razie. Zapomniałem kompletnie o tym. Polipka. Y, Okej. Okay. Gdzie to będzie? Gdzie będziemy produkować te artykuły? To to konserw... Nie, nie, nie. Produkcja, produkcja, produkcja. Usługi. Usługi pewnie nie. Magazyny, podtrzymywanie życia, produkcja. To pewnie tu będzie produkcja to to to, ale zaba... ty jak to strasznie mało jest Produkcja podstawowa 3 tylko? O kurcze, nie ma jakieś czegoś lepszego? To jest lepsze Ale to i tak nie za dużo no, Ale dobra Z braku lepszych rzeczy weźmiemy dwie takie co, pyk i pyk Powinno być kit ale ty, teraz tylko problem jest taki, że my nie mamy teraz tego, na placach budowy Dobra, najpierw zrobimy tu, najpierw walniemy priorytet tu i tu Bo to jest super ważne, żeby... Żeby najpierw to zbudować, żeby... Cały ten efekt kuli śnieżnej się tutaj... Rozbudził 14 budynków, które nie działa, niedobrze Ładuj to, a w chuj z tym jedzeniem lecisz? W sumie to lecisz może tego. A może to zrobić? Ja mam się na wystarczająco. Ech, no, no dobra. No to wy, wy leć tam, wyślij. Go, go. Go. Nie wyładowuj tego, proszę cię. Nie, jeszcze te rzadkie metale będą od nowa. Napier Ty lecisz gdzieś, a ty? I w sumie możesz lecieć gdzie cię damy. Tylko znowu dam cię tu, żebyś przechwycił lodowe asteroidy. Kliknę, że gotowe, i znowu będziesz i tak. Wszystko co teraz. Nie dość, że teraz ciągle wkładali do tej rakiety te, te roboty biedne. Te drony trzy, 30 tych rzadkich metali. To jeszcze teraz musimy wszystkie z powrotem <ścoughs> pościągać. Czemu? Zastanawiam się, czemu ogniki z powrotem idą tutaj. W sumie mogłyby na przykład do jeziora iść albo coś. Ale papierosy, nie przesusz, ależ nie, nie. Bale, by w końcu wykończyć te kurwę ziemię. Coś takiego. Piękna piosenka. Tak mi się przypomniała odnośnie tego. Odnośnie niszczenia Marca i tego, co mówiłem o tych gazach cieplarnianych. Kurde, fajnie tak by wyglądało. Bardzo niespotykany scenariusz, w sensie czerwone skały, jakby zielone, 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 zielone. Zielone drzewa, nie? Raczej tak nie jest, bo raczej jak masz czerwone skały, no to, to to jest to zazwyczaj jakieś pustynia, prawda? Więc tam drzew nie ma. Bardzo jest niespotykane czerwone skały plus. Rośliny. Ciekawe zobaczyć by było na pewno takie coś. <laughs> A propos pięknych widoków, to trzeba też tyle oceniać co macie za oknem. I powiem wam szczerze, że dzisiaj był najpiękniejszy poranek. Powiem wam, nigdy chyba nie, nie, nie zrobiłem wdechu tak bardzo fantastycznego i świeżego powietrza jak, jak dzisiaj, jak sobie wyszedłem naprawdę. Dlaczego ja tracę atmosferę? O, oh, wow. Yy. Mhm. Jestem debilem. Jestem debilem. To mógł wiedzieć widzowie. Ja na przykład nie mogłem wiedzieć. Wiedzieliście, że tak się stanie? Ja nie wiedziałem na przykład, ale strasznie do, do kitu, że ja to rozbroiłem i teraz od nowa muszę to montować. części mam wszystkie potrzebne materiały, ale to nadal będę musiał to wszystko od nowa montować. Ile tracę? U, trzeba ich zbudować. Raz, dwa, trzy, cztery. Yy, to będzie i, i dobra, jedzie, pięć trzeba. Big muff. One, one, one is. Nie. One, two, 3 i four? No, nie będę tej piosenki, kurde, jakieś kiedyś się nuciło, kiedyś to był Memik. Ale jest blisko powrotów do. No, to wi... no właśnie, ja widzę, kurwa, tylko jest taki problem. Nie moja wina, w sensie, znaczy moja wina, ale. Kto mógł wiedzieć, co? Ja na przykład nie wiedziałem. Proszę zaangażować wszystkie możliwe siły. Widzę, że obciążenie dr dronów jest niestety duże, natomiast y, myślę, że sobie poradzimy. Zrobimy tutaj przetwórnie węglaną i powinno być wszystko w pytkę i miodzio. Y, z powrotem i tu proszę wystrzelić ochotników. Bo ludność jest zdecydowanie tutaj y, Współżycie na Marsie jest nie, nie... No, słabe jest, bo powiem wam szczerze, że no tych ludzi to ubywa, a nie przybywa. Nie podoba mi się to. Fantastyczne fa warunki do przetrwania. Czerwona planeta zamieniona na zielono. Zajebiście. Stopienie czap polarnych. Głowice eksplodowały niczym. Pokaz gigantycznych fajerwerków. Jaśniej od tysiąca słońc. Obserwowaliśmy to z bezpiecznego wewnątrz. Wnętrzna naszych laboratoriów. Troszała liczba ładunków termojądrowych wyzwoliła potężną ilość energii i w kilka sekund na zawsze zmieniła oblicze Marsa. Wykonaliśmy wielki skok ku ostatecznemu celowi, lecz gdy nuklearny blask przygasł, w sterowni zapadła cisza. Mogliśmy obserwować ponurę, przypomnienie tego, jak niszczycielską moc dysponuje ludzkość. To prawda. W sumie też bym się zesrał. Pewnie na początku było wow, ale super, a później. Ja pier, super. Ale przy znowu No coś ukradli. Dobra, wracamy, tak. Bo będę tracił atmosferę, natomiast yy, przez to, że wybuchła, że wybuchła mi bomba nuklearna, to to się udało. Yy, coś tam wody zyskaliśmy też yy, atmosferę i wodę i temperaturę chyba nie? Yy. Co możemy teraz zrobić? Teraz możemy na przykład podnieść temperaturę i atmosferę i importować gaz cieplarniany. Co jest kurczę idiotycznym pomysłem, ponieważ. Yy... Ja, pierdoluper. Zrobimy jakąś taką elegancką miniaturę tu. Będzie Gites. Tylko zasłaniam, niestety, trochę moją twarzą Yy, przechwytywanie tutaj tych rzeczy jest. Ale wyspa zajebista. Ale Cox, yy, Przechwytywanie yy, lodowych asteroid. To, to już robimy. Yy, cieplarniane gazy głupie. To się nie do końca mamy co robić. Oprócz możemy ukraść na przykład Japońcom ludzi albo z Brazylii. Ale niestety yy, nie mam rakiet. Wszystkie dziś latałem. Trzeba zakupić rakiety. Rakiety muszą zostać zakupione. Niestety z, pit z Pitosem jest kurczę średnie, mimo tego, że mam gigantyczne ilości. No to tak jak mówię, niestety nie zarabiam teraz dużo, więc musimy poczekać na inżyniernię orbitalną, żeby zacząć sprzedawać jakby drogie rzeczy. To będzie największy krok i chyba ostateczny krok do tego, żebyśmy no, znaleźli się ku przyszłości, w sensie no jeżeli zaczniemy, jak już sprzedamy rzadkie metale, no to nie pozostaje nam raczej nic na drodze co mogłoby nas zatrzymać e, no e, nie wiem czy uda się dzisiaj, jest 30 minut już w sumie Kurczę, myślałem, że będę walił te termojądrowe pociski, ale widzę, że może być ciężko tutaj z wodą ta woda bardzo powoli. Ja mam tu te dwa jeziora, ale one to tak no nic nie dają szczerze mówiąc. Jedyne co coś daje to łapanie faktycznie tych asteroid. Yy, ile to daje? Zaraz wam powiem. O, o, tylko i wyłącznie 5% w sumie. To no, muszę się jednak na, namęczyć trochę z tymi asteroidami. Yy, więc wydaje mi się, że... Yy, niestety będziemy musieli zrobić to w następnym odcinku. Już jutro. Pamiętajcie, że odcinki na tym kanale są codziennie. Ja słuchajcie, powiem wam, żebyście wpadli sobie na Instagrama, Twitcha oraz Twittera. I drugi kanał vlogowy oraz zobaczyli Rewind, Rewind. Pierwsza klasa. Zapraszam. Niegodnia dnia wam życzę oraz miłej nocy. Wpadajcie, jeżeli podoba wam się ta seria, taka zwykła. Siadam, nagrywam, gadam. Jak wam się podoba, siadam, wycinam, fajnie jest montaż, dobra zabawa z ziomem. To może trzymać na przykład na dwóch piratów jeden statek a jeżeli yy, nie wiem lubisz zwykłą solo montowaną serię ze mną, to będziesz płaść na Elnisted. Też świetno ci wyszedł Elnisted. Yy. Tyle. Miłego dnia, a nocy. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. Yy, odcinki są codziennie już mówiłem o tym. Dobra, do zobaczenia. Cześć. No, bardzo chcę dzisiaj skończyć teleformowanie marca <laughs> Widzimy się za piętnaście minut, widzowie. <laughs>